Drodzy Państwo, witam na Jarmarku Książki. Witamy na spotkaniu z Justyną Bardzielską. Cześć Justyna. Cześć Patryku. Ja nazywam się Patryk Kosenda. Dzisiaj właśnie będę miał przyjemność porozmawiać z Justyną. Może na początek po prostu powiem parę słów o tobie. Justyna Bardzielska jest autorką 6 tomów poetyckich, nominowana, nagradzana w większości, jak nie we wszystkich możliwych konkursach literackich. Potem najwyżej to sprostujesz albo i nie. Nominowana do Gdyni, do Nagrody Nike, do Silesiusa, zarówno za książki prozatorskie, jak i poetyckie. Jesteś, oprócz tego, że jesteś poetką, że jesteś prozatorką, to jesteś również autorką zbioru tekstów publicystycznych Pij ze mną kompot. To jest chyba ostatnia książka, w ogóle najświeższa. I książki dla dzieci 7 przygód Rozalii Grozy. Wszystko się zgadza, potwierdzasz, nie nakłamałem. Dobrze, to na początek chciałem cię spytać o wątek piesków w twojej poezji i wątek piesków przede wszystkim w twoim życiu. Bo jak wiesz, sam jestem psiarzem i teraz kompulsywnie poszukuję u swoich ulubionych poetów, poetek tych wątków, więc musiałem zwrócić na to uwagę. No, nie dalej, dzień dobry Państwu. Nie dalej jak wczoraj byłam w Kutnie i w Kutnie zadano mi pytanie o wątek piesków w mojej poezji i teraz pasowałoby odpowiedzieć coś innego niż odpowiedziałam wczoraj, bo to jednak jest jakaś etyka zawodowa, która mnie obowiązuje, tak, ale się nie da, no bo po prostu pieski to życie. Pieski to życie. Kiedyś tu w Edynburgu było zapytano mnie, czy ja jestem cat person czy dog person. I ja wtedy się bardzo zastanawiałam, bo ja myślałam, że jestem raczej taką osobą introwertyczną, chodzącą własnymi drogami i tak dalej, no 100% cat person. I coś tak, a jeszcze wtedy nie miałam psa, nie? Jeszcze wtedy nie miałam psa. I tak jakoś coś w głębi duszy tak wezbrało we mnie i powiedziałam, ja jestem dog person. I to była tak, wiesz, taki coming out dla mnie, nie? Ja jestem dog person. I rzeczywiście chyba lepiej dogaduję się i z ludźmi, którzy mają psy i z ludźmi, którzy kochają psy i którzy sami są takimi psimi osobami. Tak. No, ja jeszcze dodatkowo mam psa, który jest psem, jak to się ładnie mówi, asystującym. To znaczy on nie jest przewodnikiem, ale ma taki talent i dar, że po prostu przynosi spokój. Nie? I jak Lolek przynosi spokój, no to jest... To żaden Xanax się do tego nie umywa. Także tak to wygląda. No, uwielbiam psy, kocham. To może wiesz, co, korzystając z tego, że mamy tutaj, jesteśmy na wizji, że ogólnie mamy tutaj przestrzeń do wypowiedzi, to może byśmy wspomnieli o tej inicjatywie cudownej, którą mi kiedyś pokazałaś, kalendarze psie literackie, Bezdomniaki z Rytlowa, prawda? Nazywa się Fundacja. Ty tam miałeś przyjemność publikować w takim kalendarzu. Ja mam z kolei nadzieję, że będę tam w jakiejś innej edycji, bo tylko uściśle, że tam są właśnie i wiersze, i zdjęcia, tak, zdjęcia tak, piesku. Tak, tam są rzeczywiście wiersze i tam są, do każdego wiersza jest zdjęcie psa, który jest do wzięcia, do adopcji, do pokochania. Ja nie wiem dlaczego, ale do mojego wiersza, w sumie dość smutnego wiersza o przemijaniu, umieraniu, dołączono zdjęcie takiego dziwnego, roztrzepanego, czarnego kundla z takim, znaczy jedno oko na Maroko, a drugie w ogóle na Wenezuelę. I ten pies jeszcze w dodatku nazywał się Szatan z 7 klasy. I ja mówię, i to już jest takie kombo idealne. Nie dość, że się tak nazywa, tak wygląda, to jeszcze jest pod moim wierszem. Nikt go nie weźmie. Wzięli go. Piesek był piękny, wiersz był świetny. To może tyle o pieskach, jeszcze może do nich wrócimy, ale no raczej porozmawiamy też może trochę o literaturze. Właśnie tak jak ci przedstawiałem, czyli zajmujesz się pisaniem poezji, zajmujesz się pisaniem prozy, publicystyki, też książka dla dzieci. No oczywiście czy pisana wierszem, czy prozą, ale jest to trochę inna para kaloszy, inna bajka wręcz, można by powiedzieć. Która z form jest ci najbliższa, czy z gatunków, czy z rodzajów? Jak się najbardziej określasz? Jako poetka, bo tych książek masz najwięcej, czy jak byś to
Nie, to są dwa różne zupełnie pytania. To jak ja się określam, jak ja siebie określam, a to czym, co jest dla mnie największym źródłem, nie wiem, zabawy jakiejś, czy w ogóle jakiegoś takiego fanu literackiego. No bo statystycznie jestem najbardziej poetką prawdopodobnie, ale najwięcej radości daje mi coś, czego w ogóle nawet nie wymieniłeś, Patryku. Wiem, że jesteś zmęczony, albo internet cię zwiódł, albo nie pokazał ci wszystkiego, ale najwięcej zabawy daje mi pisanie dramatów, takich malusieńkich, króciutkich dramatów. I to jest coś, co gdyby to było na przykład w jakikolwiek sposób opłacalne, to bym mogła robić do końca życia. Po prostu wstawałabym rano, odpalałabym kompa i do wieczora tłukłabym malusieńkie dramaciki, ale... No ale kto to będzie czytał, nie? Ale to jest fajne, to jest najfajniejsze. To jest taka synteza, wiesz, wszystkiego tak naprawdę. I wiersza, i trochę prozy, i sztuk wizualnych, i daje największą przyjemność, tak myślę. Okej, okay, no to przepraszam, że nie wymieniłem tutaj czegoś, co ci sprawia największą frajdę. Nie, ale bo z czego to wynika? Wynika to z tego, dlaczego tego nie wymieniłeś? Bo ja nie jestem w tym najlepsza. Szczerze mówiąc, jestem w tym beznadziejna. I ponieważ, wiesz, ponieważ rzeczywiście jestem nie najlepszą dramaturzką, tak, no to te wszystkie notki biograficzne konsekwentnie pomijają ten wątek dramaturzniczy w moim życiu, ale on mnie cieszy bardzo. Okej. Widzę, że zgodnie z moją prośbą oczywiście przyniosłaś książkę. Jest to książka poetycka, twoja ostatnia książka, Dziecko z darów, tak? Czy mógłbym cię tradycyjnie, jak to na spotkaniach, poprosić o lekturę? Wczoraj Ola Kołodziejek mówiła o największym hiciorze z tej książki, prawda? To może tutaj naszej publiczności też zaprezentujmy ten hicior. Bardzo mi się podoba to postrzeganie książek poetyckich przez pryzmat singli, które promują tę książkę. No więc singlem książki Dziecko z darów jest wiersz na dzieci, spoiler. Dzieci mi powiedziały, że Luke Skywalker umarł, ale sama sprawdzić nie poszłam, bo to by było jak oglądać własną śmierć, albo co najmniej śmierć Bogdana z równoległej klasy, który podduszał dziewczynki, gdy nie mógł się z nimi dogadać. Czy ktoś się kiedykolwiek dogadał z dziewczynką? No więc właśnie, Bogdanie. Inna rzecz, że gdy Bogdan dusił akurat mnie, wszystko psuła obawa, że w dorosłym życiu trzeba go będzie znaleźć i się z nim ożenić. Luka także szkoda. Dzieci mi powiedziały, heroldowie zmiany, strasznie dziwnej, bo myślisz, że to konkol, co się rwie na wolność z glinianego dzbanka, a to tygrysie lilie pasące się na grobie, tańczące i śpiewające. Bum, bum, też umarłaś. Mógłbym ci poprosić o jeszcze jakieś dwa wybrane przez ciebie? Jeszcze jakieś dwa, jasne, tak. Dar ścierania. Cesarz odsłonił kolano, ja rozebrałam się do naga i poprosiłam psa, żeby obwąchał moje znamiona. Chciałam sprawdzić, czy zacznie lizać którejś z nich, skamleć przy nim może wyć. Martwię się przyszłością. Przyszłość jest jak robocza wersja SMS-a do kogoś, kto w międzyczasie umiera. Masz dużo czasu na szlifowanie tekstu, tylko po co? Gdy uśpili tego gościa od sprzedanej nerki, poszli po pojemniki na resztę narządów, tych, które chciał sobie zostawić. Wspominaliście mi o tym w windzie, może w łóżku, na szkolnym korytarzu, w kościele u lekarza. Teraz jesteśmy tu razem i wszystko wam się pomyliło, mówię przejęta. Nic nie było tak, jak napisałaś, odpowiadacie z podziwem. I ostatni. Dobra. Moje dzieci, kiedy mówią sorry, są jak prehistoryczne stworzenia, które dopłynęły do brzegu praoceanu i próbują powiedzieć, że coś im nie poszło, błoto było za gęste. Bóg miał inne plany, w ogóle nie miał planów, to był fajny melanż i trochę tutaj poleżą, ale nie mów tacie. Biorę ich winę na siebie, wyciągam je, wycieram, całuję i wrzucam z powrotem. Dzięki ogromne, dziękuję za lekturę tych kilku kawałków. No właśnie, mówiłem o tym, że napisałaś również książkę dla dzieci, do tego jeszcze może wrócimy. Natomiast no też nie jest to
przypadek, ponieważ motyw dzieci, dziecka jest bardzo częsty w twojej poezji. Skąd się bierze taka duża reprezentacja tych młodych ludzi? No wiesz, no to jest kwestia biograficzna tak naprawdę, autobiograficzna. Urodziły mi się dzieci, no to pisałam o dzieciach. Wzięłam psa, to zaczęłam pisać o psie. Tak, to tak wygląda. No dzieci się teraz wyprowadziły z domu, więc będę musiała się zająć może sobą dla odmiany, nie? Albo na przykład pięknem świata za oknem. To jeszcze nie zdecydowałam, czy wolę swoje piękno wewnętrzne, czy piękno zewnętrzne. Natomiast, no wiesz, no, piszę o tym, co jest blisko mnie. Zresztą z dziećmi, no to też to wyglądało w taki sposób, że im bardziej one rosły, tym bardziej się autonomizowały i coraz częściej słyszałam, ale proszę, nie wykorzystuj tego w swojej książce. No ja wtedy co miałam zrobić? To nie wykorzystywałam tego w swoich książkach, bo dzieci, no dzieci to jest świętość, umówmy się, nie? Przynajmniej w moim systemie wartości. No ale teraz, kiedy mówię, zostałam sama z moim opuszczonym gniazdem, no to już to mogę gdzieś przekierować te moje zainteresowania. Tylko jeszcze na razie nie wiem gdzie, bo mówię, na razie jeszcze odbywam żałobę po dorośnięciu dzieci. No tak to można podsumować. Rozumiem, a twoje dzieci przejęły twoje pasje artystyczne? Też piszą, czy niekoniecznie? Znaczy, co robi syn, to ja nie wiem. Okay. Mój syn jest najbardziej tajemniczą istotą, jaką w życiu spotkałam i naprawdę nie pomaga świadomość, że to ja go urodziłam. Bo to jednak, jak to o mnie świadczy, nie? Także co robi syn, to nie wiem. Może się kiedyś dowiem z internetu, z mediów i tak dalej. Natomiast córka rzeczywiście próbuje pisać i moim zdaniem wychodzi jej to bardzo dobrze, ale w żaden sposób nie pomaga jej to, że ja jestem drukowana, wydawana i czytana. I to jest taki konflikt, który chciałabym jakoś rozwiązać z zyskiem dla niej, żeby ona mogła się czuć wolna od dziedzictwa, nie? Ale jak to zrobić? Jak będąc rodzicem uwolnić dziecko od siebie samego? To jest strasznie trudne. No i właśnie nad tym pracuję. A tak, córka pisze i pisze pięknie. Jasne, czyli po prostu tak mówiłaś, lubisz, czy musisz, czy nie wiem, czy to jest kwestia, czy właśnie musu, czy pragnienia, ale piszesz o tym, co jest ci bliskie, piszesz o sobie tak naprprawdę. Czy... No to jest, to by trzeba było taką teorię tutaj postawić, że jestem sobie bliska. Jesteś sobie bliska. No ale tak, prostu, no dobrze, tak. Czyli postrzegasz ten tak przez te liryczne szkło, ale jednak swój ten najbliższy świat po prostu. I to się wiąże z jakąś konfesyjnością w twojej poezji. Oczywiście tak, ale chodzi mi o to, czy czytelnik czytając twoją książkę może utożsamiać podmiotkę liryczną z autorką Justyną Bardzielską, czy to jest pułapka i nie do końca? Żyjemy w takich czasach, że czytelnik czytając moją książkę właściwie nie ma innego wyjścia. On pewnie zaraz wejdzie na Facebooka, zobaczy jak wygląda ta osoba na Facebooku, skojarzy to z tekstem, który przeczytał i sobie to wszystko uspójni. I ja nie widzę problemu w tym. Tak? To znaczy ja chyba też nie mam takiej umiejętności kreowania jakby siebie na potrzeby mojego zawodu. O tak to powiedziałam. To wczoraj moja córka mi powiedziała, bo była ze mną w Kutnie na tym spotkaniu autorskim. Ona powiedziała, to ja już rozumiem, dlaczego ty nie chcesz chodzić na terapię. Bo ty masz terapię na spotkaniu autorskim i jeszcze ci za to płacą. I to rzeczywiście tak jest, nie? Że ja jestem jakby patologicznie szczera, o tak bym powiedziała. Więc jeżeli ktoś jest patologicznie szczery, to nie może mieć pretensji do czytelnika, że czytelnik sobie coś tam dopatrzy, doczyta i połączy jakieś kropki ze sobą. No, ale inna rzecz, że mnie to nie przeszkadza. No, mam jakiś też taki gen może ekshibicjonizmu lekki i luz. No. A jeszcze jak to komuś pomaga na przykład w czytaniu, albo na przykład jak to komuś pomaga, nie wiem, w, nie daj Boże, życiu, bo coś tam przeczytał i napisał pani Justyno, ale pani fajnie to napisała. Akurat wtedy to przeczytałem, kiedy mi to było potrzebne. Że pani też to miała, nie? Też to miałam. Jakoś żyję. No, jest dobrze. Dla mnie to jest cenne, tak osobiście też jako czytelnika, no bo mi bardzo nie lubię, jest mi ciężko oddzielać dzieło od autora. Wiem, że to kiedyś był taki modny nurt, teraz chyba już troszkę mniej jest takie podejście. I oczywiście no zawsze jest to ryzyko, jest ta pułapka, ale
No ja czytam mocno książki przez pryzmat autorów, zwłaszcza, że w środowisku poetyckim zna się 80% siebie wzajemnie, więc ciężko tak nie czytać. To znaczy nie, ja nie znam. Ja dzisiaj poznałam ciebie, jestem strasznie podekscytowana, że wreszcie cię poznałam na żywo, bo jesteś, wiesz, raptem chyba 15 poetą, którego w ciągu 20-letniej kariery poznałam, wiesz, faktycznie, więc to jest dla mnie wielkie święto i potem będę z psem świętować, jak wrócę do domu. Okay, otworzymy taką też specjalną puszeczkę, wiesz. Mi też jest bardzo, bardzo miło cię w końcu poznać osobiście. Papież i foka. Papież musi być foką, sądząc z dźwięku uhu, uhu, który wydaje. Wiersz foka, wiersz z China Shipping. Zacytuję też z recenzji jakiejś, którą znalazłem. Przepraszam osobę autorską, że jej nie podam, bo jej nie zapisałem. Bardzielska sakralny wymiar bycia kobietą przypracowuje od dłuższego czasu. W swojej ostatniej książce piszesz na przykład też o tym, to też jest oczywiście podkreślane w recenzjach, że Pan Jezus zostawia ci Kościół. Chciałem cię zapytać właśnie o te... Nie Pan Jezus zostawia mi Kościół, tylko zostawia dla mnie Kościół. Dla ciebie Kościół. No, to jest w pierwszym wierszu. Tak, ale tak. Że dla mnie, że... Nie, żebyś prowadziła Kościół? Nie, tylko żeby ze mną tylko być. Żeby z tobą być. Kościół jest nieważny. Aha, nie, Kościół to jest, ten. Wiesz, to jest... Okej, to się to... Myślałem, że ty będziesz w tym kościele, a on sobie gdzieś pójdzie. Nie, Kościół to ja już mam, on wiesz, z tobą. Bo jakby tam w tych kolejnych wierszach jest już ten Kościół taki, który już tam sobie ufundowałam sama i bardzo jestem z niego zadowolona, bo to wiesz, no to jest duża praca włożona przez katoliczkę z katolickiego domu, z katolickim, nie wiem jak to nazwać, temperamentem powiedzmy tak i z katolickimi potrzebami, więc przeformowanie Kościoła na potrzeby kogoś takiego jak ja, no to jest dość trudna sprawa, umówmy się, w dzisiejszych czasach w kościele. A z drugiej strony, no ja mam, to moja mama, która jest jeszcze większą katoliczką niż ja, moja mama uważa, że najlepsze, co by się mogło temu kościołowi wydarzyć, to upadek. Bo może wtedy by się jakoś odrodził, powiedzmy, nie? Tak, w taki biblijny sposób. Ale nie, no kościół, no wiesz, to też jest kwestia takiego kościoła domowego, pojmowanego w sposób bardzo nietradycyjny, powiedziałabym. No, znasz to pojęcie kościół domowy, tak? No to ono się tu jakoś tu przewija i nie ma nic wspólnego z tym kościołem domowym, o którym myślimy, kiedy używamy tego pojęcia. No ale jest jakaś taka sakralność, której się nie mogę pozbyć. Nie? To jest... To też jest przetwarzanie po prostu własnych doświadczeń życia, tak? Z tego, że jesteś osobą wierzącą i... Tak, no tylko wiesz, no to wszystko jest dyskusyjne, bo gdyby mnie zapytać teraz, w co dokładnie wierzę, jaki mam stosunek do dogmatów kościoła, mojego kościoła, to by było zupełnie co innego, niż gdyby mnie zapytać 5 lat temu, wiesz? Okay. A plus jeszcze nakładają się na to wszystko te sytuacje, powiedzmy, medialne, które no, jako katoliczka, no po prostu muszę śledzić, muszę wiedzieć, tak, co znowu zrobiliśmy złego, no bo to jest kwestia odpowiedzialności, tak, za wspólnotę, więc śledzę to, co znowu zrobiliśmy złego i to wszystko razem ewoluuje właśnie w takim kierunku kobiecego kościoła domowego, tak bym go nazwała. Nie, okej, bo chodzi mi o to, że wbrew pozorom żyjemy w katolickim kraju, gdzie większość osób jednak jest wychowana przynajmniej w wierze katolickiej, ale jeżeli chodzi o środowisko, nie wiem, artystyczne czy zwłaszcza poetyckie, to osób otwarcie mówiących o swojej wierze, o swoim, nie wiem, o swojej religii jest stosunkowo mało i raczej to się spotyka z takim, z jakąś nieufnością. Nie powiedziałbym, że z politowaniem, bo to zależy od kogo. Jeżeli coś się spotyka z politowaniem, to nie chcemy znać tych ludzi za bardzo, ale z jakąś taką nieufnością. I to jest dziwne, że są, nie? Że te odwrócone w ogóle są proporcje przez... Nie, no te proporcje w ogóle są inne. To przecież no, nikt nie wierzy w to, że w Polsce jest 90% katolików, katolickich, rzymskich katolików. Tak? Także te proporcje wydaje mi się, że w każdej grupie zawodowej będą po prostu odzwierciedleniem tego, jak wyglądają w ogóle w Polsce. To znaczy prawdziwych katolików jest, nie wiem, 20, 24... Come on, no. Nie tysięcy, milionów? Nie, to jest 24. Możesz to policzyć na palcach nóg i rąk dwóch osób, powiedzmy, tak, to wszystko. Także to, jasne. A z drugiej strony, no to jednak jest też taka intymna rzecz, o której się chyba mówi ciężko. To znaczy, jak mówię, nie wiem, bo mnie się nie mówi ciężko o tym. Ale mogę sobie wyobrazić, że no właśnie, że...
Także ktoś woli to zachować dla siebie, a także no jest, umówmy się, taki stosunek do takich deklaracji, że to powinno być sprawą prywatną. Ja się wtedy zastanawiam, no które z tych spraw, jeżeli na przykład seksualność ma moc bycia sprawą publiczną, dlaczego wiara ma być sprawą prywatną, tak? I możemy w ten sposób naprawdę jeszcze parę dogmatów o publicznym, prywatnym obalić. Gdybyśmy chcieli oczywiście. No bo... Jasne. W sensie to też właśnie, nie wiem, mam takie wrażenie, że jednak sporo osób, też młodych w ogóle, takich jak my, używa tych, nie wiem, powiedzmy wątków sakralnych, języka sakralnego. Ja to u siebie zauważyłem z tego względu, że nie umiem się tego wyzbyć. Jako osoba wychowana w tradycji katolickiej, chodząca przez wiele lat do szkół katolickich, po prostu tak to gdzieś we mnie głęboko siedzi, że wydaje mi się, że to ze mną pozostanie już jakby prawdopodobnie do końca. Czy to źle? Nie wiem, ale tak chyba tak tradycja działa. To może tak pomyślałem sobie, że płynnie przejdę do następnego wątku. Twojego stosunku do młodej poezji, tych młodych poetów wspierasz, chwalisz ich kiedy tylko możesz i czytasz ich książki. I ostatnio prowadziłaś spotkanie z naszym ulubionym Julkiem Rosińskim i po tym spotkaniu mama mówi do niego Mesjasz. Mesjasz choć na obiad, Mesjasz coś tam, żalił mi się. Nie, ale to był Mesjasz, po pierwsze to była mała litera, tak? Okay. to była tylko taka figura, no, uznałam, że Julek idealnie pasuje do tej figury, ale to jest tak samo jak przy każdej figurze, może ją odrzucić, nie musi jej na siebie przyjmować, to nie jest ten krzyż, który prawdziwy Mesjasz tam musiał, no bo tak, bo się tacie uwidziało, tak, żeby przyjął, nie? Także to nie o to chodzi, rzeczywiście tak, ale staram się czytać, I staram się też mówić, co przeczytałam, tak? Odpisywać, nie zostawiać tego bez słowa. I to jest, no, znowu, wczoraj też mnie o to zapytano w Kutnie, a tutaj nie da się innej odpowiedzi udzielić, no bo to jest szalenie ekscytujące. To znaczy tak, po pierwsze ja byłam kiedyś na ich miejscu, dawno temu, tych dzieciaków. Po drugie, sądzę, że oni mają duży potencjał, żeby być nie tylko niedługo na moim miejscu, ale bardzo, 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 wiesz, dużo wyżej niż ja, tak, kiedykolwiek zajdę. No, i na tym to polega, tak? To znaczy, na tym polega tak naprawdę wiara w człowieka, że trzeba wierzyć w tych, którzy idą po tobie, tak? Trzeba jakoś ich tam popychać. Czasem może no, ułatwić im to i tamto. No. Tak to widzę. No ja pamiętam, jak byłam młoda, to nie było fajne, nie? To za dużo jest zmagań z własną młodością, żeby jeszcze człowiek musiał się zmagać z rynkiem wydawniczym, z recenzentami, którzy też by chcieli, a nie potrafią. No, rozumiesz, to trzeba im ułatwiać, tak wychodzę. Nie, no, z tym Mesjaszem to oczywiście się trochę śmieję, tak samo jak śmieje się Julek z tego, bo to każdy zrozumiał tutaj, bo tym bardziej, że ja się zgadzam z tym, że Julek ma olbrzymi potencjał i będzie osobą, która może tak namieszać w polskiej poezji, że stanie się w niej coś bardzo, bardzo dobrego. Natomiast właśnie to wspieranie młodej poezji, ale też chciałem zapytać, bo tutaj przyjęłaś nasze zaproszenie do bycia jurorką w konkursie Nowy Dokument Tekstowy. Mieliśmy dzisiaj rozstrzygnięcie. Co prawda tutaj zajmowałaś się w tym roku właśnie prozą, ale jak postrzegasz w ogóle rolę takich konkursów i jako, nawet nie chodzi o nasz konkurs, ale myślisz, że to jest dobra ścieżka dla młodych pisarzy w ogóle, żeby przez takie konkursy próbować zaistnieć? Znaczy tak, jeżeli tylko jest gwarancja, że ich teksty zostaną przeczytane, a od razu mówię, w naszym przypadku ta gwarancja istniała, prawda? Tak? To jest bardzo dobra ścieżka. Tak sądzę. Dlaczego nie? To jest... No i ja się też bardzo cieszę z tej książki, którą udało nam się nagrodzić. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie przyjęta, jak ludzie będą ją czytać i co będą o niej mówić, bo uważam, że naprawdę jest wartościowa. Ty sama brałaś udział w takich konkursach, jak zaczynałaś, czy nie? Bo ja na przykład, ja próbowałem w różnych takich tych... Nie, ja wzięłam w Bierezinie, no bo to każdy, no tak. Każdy musiał wziąć w Bierezinie, ale nie wygrałam go. A potem jakoś już tak wyszło, że nie, że potem to już zaczęłam publikować, jakby moje książki były za moimi plecami zgłaszane do różnych nagród, więc przynajmniej ten trud mi odszedł.
Rozumiem. Chociaż kusi mnie strasznie, żeby pod pseudonimem wysłać gdzieś na jakiś konkurs wiersze i zobaczyć, co się stanie, nie? Tak, bo to by była taka ślepa próba, nie? Taki tajemniczy klient, który przychodzi i sprawdza, ile naprawdę jesteś warta. Nie? Ale to co, myślisz, żeby taki doświadczony juror, jak na przykład, nie wiem, Rafał Gawin, który organizuje mnóstwo konkursów, nie poznałby twojej dykcji? Możemy się założyć, jak chcesz. To może nie Rafał Gawin, ale jakiś inny juror. No to po prostu wymień kogoś. No, no dobrze, to spróbujemy. To podejść na przykład do Stonera nam kiedyś coś polskiego. Widzisz, to zobaczymy, jak to pójdzie. Także zapraszam cię do wysyłania pod pseudonimem albo pod własnym nazwiskiem. Miło byłoby ci gościć. Mógłbym cię poprosić o lekturę kilku wierszy? Jeszcze dalej, tak? Czytamy? Uh-huh. Dobrze. Pogrzeb inżyniera Michalaka. Jest jak wtedy, gdy obca kobieta oderwała mnie od malowania pokoików kotki, proponując pływanie na kawałku plastiku w podziemnej lagunie. Wstrętne, obrzydliwe. Ale trwało wieki, więc zaczynałam to lubić i wtedy ona wyszła i poszła na francuski. Nie mogłam iść z nią, bo znałam już cały francuski. Nie mogłam dopłynąć do brzegu, bo bałam się zanurzyć rękę. Woda przypominała mi związek, który właśnie zakończyłam, albo koc, który zostawiłam jesienią na tarasie i gdy się nim okryłam, wyszedł z niego pająk. Względnie wnętrze martwej, dziecięcej prostytutki. Jest na pogrzebie inżyniera Michalaka zupełnie jak wtedy, tylko trochę bardziej. W sobotę. Wystrugałam z kawałka kory głowę psa, do której można było włożyć własne oko, więc wkładaliśmy po kolei. Potem pojechaliśmy nad wodę karmić ostatnie łabędzie, potem na cmentarz, nie znaliśmy nikogo, ale było tak ładnie, że na pewno tam wrócimy wszyscy. Wracając, staliśmy na światłach. Widziałam syna w lusterku, był bliżej niż się wydaje. Widziałam ciebie, byłeś tam, gdzie zawsze. Jest dziwnie, powiedziała Rosalia, ale przyjemnie. Jakbyśmy zginęli na miejscu, a jedziemy dalej. Jakbyśmy wszyscy płynęli w twoich łódkach z kory, mamo. Zaś w niedzielę. Wszystko jest takie obok mnie od rana. Świat żywcem wyjęty z historii mierzenia i ważenia. Całą noc chodziłam znów do szkoły, do pierwszej klasy, żeby tym razem zrobić to lepiej. Latałam myśliwcem, śpiewałam w chórze i nic. Napij się może wina, mówi kolega. Chyba, że jeszcze nie byłaś w kościele. Nieważne, Piotr, kościół był u mnie. Jest codziennie zresztą, popatrz tutaj, prawdopodobnie sama jestem kościołem. Myślisz, że nie wolałabym tu kłosów, ptaków, które płoną, spadających z księżyca liści? Ale mam kolumny. Południowa to Jachin, a północna Boaz. Dziękuję. Dzięki. Chciałem cię zapytać o groteskę. O groteskę w twoich wierszach, groteskę w twojej prozie, groteskę w twojej twórczości, być może groteskę w twoim życiu, skoro to się tak mocno zazębia. Jest jej dużo, sama. Mam nadzieję, że mi przyznasz. I zastanawiam się, do czego ta groteska służy. Czy to jest jakaś forma eskapizmu, czy to jest jakaś pewne umiłowanie takiej estetyki, jakby to było u mnie też. Szukam jakichś zawsze pokrewieństw, rzeczy, które mi się podobają, więc zapytam o tą groteskę. Widzisz, problem polega na tym, że ja wiem, że to jest groteska, bo tak piszą. Wszyscy mówią, że to jest groteska i że te wiersze są groteskowe i te dramaty są groteskowe i to proza, a proza jaka jest groteskowa tej Bargielskiej. Tylko kurde, ja tego nie zinternalizowałam, że tak powiem, tego cały czas jeszcze, nie? Bo tak jak rozmawialiśmy o tej książce, którą nagrodziłyśmy poprzednio, tak? To jest rzeczywiście, ta książka Justyny Hankus jest groteskowa w takim sensie, o jakim ty pewnie teraz mówisz. Natomiast mnie tę groteskowość książki całkowicie przesłoniło wzruszenie losami bohaterów. Nie? I
I dla mnie groteska to jest tylko jedno ze spektrum, szerokiego spektrum narzędzi, które jest może, chociaż czy jest łatwiejsze do wykorzystania, tak naprawdę nie wiem, wydaje mi się, że nie. A czy jest formą ucieczki? Nie jest formą ucieczki, no bo no jednak groteska to jest coś, co oznacza, że znamy jako pisarz, jako poeta, jako twórca albo jako człowiek, znamy jakąś prawdę, widzimy jakąś prawdę, ta prawda jest bolesna i my decydujemy się, w jaki sposób z nią poradzić, właśnie za pomocą czegoś takiego, tak? Czyli de facto groteska jest formą odwagi bardziej niż ucieczki, twórczej odwagi, o, tak bym to widziała. Okej, okay, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bo właśnie chodzi mi o groteskę tak rozumiano, nie, że coś jest... Nie, bo ty teraz mówisz o tym, że na przykład, ja mam taką apaszkę Lufthansy, nie? I córka mnie zapytała, czy ja będę nosić tę apaszkę Lufthansy. A ja powiedziałam tak, będę ją nosić ironicznie. I ty mówisz teraz o ironicznym może... Tak, no chodzi mi też o jakąś taką dziwność, jakieś surrealne wytrącenia, o zestawianie nawet zwykłych elementów, ale w takich, czy sytuacji życiowych powiedzmy, czy sytuacji lirycznych, w takich konfiguracjach, które do siebie zupełnie nie przystają albo są zdecydowanie niecodzienne, które w ten sposób wytrącają. U ciebie tak wydaje mi się, że tych... elementów jest sporo, no ale w jakiś sposób jest to też realistyczne, tak? Bardziej niż surrealne, no bo... No, to wszystko zależy od tego, jak patrzymy na świat, bo na przykład jeżeli jesteśmy osobą ze spektrum autyzmu, to patrzymy zupełnie inaczej. Gdybyśmy weszli do głowy osoby ze spektrum autyzmu, prawdopodobnie mielibyśmy festiwal groteski, czegoś, co dla nas jest groteską, tak? W momencie, kiedy patrzymy z punktu widzenia osoby z chorobą afektywną dwubiegunową, nieleczoną, no to też wszystko wydaje się być absolutnym szaleństwem i jakimś w ogóle filmem bondowskim połączonym z obcym ósmym pasażerem Nostromo i jeszcze do tego pewnie jest 365 dni, jak ten ostatni, ten sequel nazywał, 365 dni, co? Ten dzień, tak? Tamten dzień? Ten święty dzień? Dzień pański? Jak to było? Ten druga część, tak? Tak, no. Rafał, oglądałeś? Jak to było? Oglądałeś ekranizację Lipińskiej? 365 dni? Tak, ale ta druga część, jaki ma podtytuł? Ten dzień. No więc właśnie... Ten dzień, dokładnie. No i wiesz, i wtedy, jeżeli masz taką osobę z nieleczonym MHD-em, powiedzmy, no to ona patrzy na świat właśnie w ten sposób, że masz 365 dni ten dzień, plus, mówię, ósmy pasażer Nostromo, plus jeszcze na to wszystko Bolek i Lolek, nie? Z podpisami dla dorosłych oczywiście, więc wiesz, no to jest, ta groteska to jest jakiś taki, wydaje mi się, ukłon osób, nikogo nie obrażając, neurotypowych w kierunku... całej reszty. O, tak to widzę. Tak, tak. No tak można w sensie, no coś, co wybiega poza normę, jest po prostu określone jako dziwne i nietypowe i może groteskowe. Aczkolwiek no mam nadzieję, że nie jest to stygmatyzujące po prostu podejście, wychwytywanie takiej groteski, ale muszę się jeszcze nad tym zastanowić w sumie. Wiesz, z stygmatami mogę coś powiedzieć, ale to będzie bardzo niepopularne, ale ja sama na to wpadłam, więc nikogo nie można za to winić. Ze stygmatami jest tak, mnie się wydaje, że też trzeba chcieć się przyjąć, nie? Aha. Jeżeli nie chcemy być stygmatyzowani, to jesteśmy w stanie się jakoś przed tym obronić. Tak to widzę, wiesz, jako osoba, która miała okazję być stygmatyzowaną i za każdym razem jakoś udawało mi się, wiesz, wybrnąć z tego, nie? Okej. Jako, że nasze spotkanie jest trochę o wszystkim... A trochę o niczym. No, raczej o wszystkim. A troszkę o niczym też. Również. To chciałem cię zapytać... o coś, co zawsze pytam, ale często początkujących autorów, czyli o prostą rzecz, jaką są inspiracje. Czy masz jakieś takie najmocniejsze, czy to jest tak, że nie wiem, wczoraj byś mi powiedziała, czy tydzień temu o czymś innym, łatwo łapiesz jakieś zajawki i po prostu dzisiaj już byś opowiedziała o czymś innym. Jak to jest? Ale mówisz teraz o inspiracjach do pisania, czy takich w ogóle... Takich artystycznych, bodźcach do pisania. No, nie wiem, a na przykład książki historyczne się liczą?
No, jak najbardziej, jak dla ciebie tak, się liczą, to tak. To biografie bardzo mnie inspirują, wiesz? Okay. No, rzeczywiście bardzo lubię biografie, bardzo lubię tę piwowską taką serię biograficzną, taką w Marmurek. I ja bym chciała, żeby kiedyś powstała takie podsumowanie tej całej serii, w której by była tylko taka lista fuck-upów wszystkich bohaterów, którzy do tej pory występowali, nie? Taka monografia fuck-upu najsłynniejszych postaci świata. Czy też dziejów, tak to widzę. No bo właśnie w ten sposób to czytam. Nie? Lubię takie książki, nie wiem, 10 najbardziej spektakularnych katastrof XX wieku, tak? Albo jak jeszcze oglądałam telewizję, to bardzo lubiłam katastrofy lotnicze oglądać. To po prostu za każdym razem czułam. Ja wiedziałam, jak to się skończy, bo ja przedtem przeczytałam w Wikipedii, ile osób umarło i dlaczego i jak, i jak to się, ale po prostu czułam taki dreszcz, wiesz, tak? Na sekundę przed tragedią, nie? Albo zdjęcie zrobiono na 10 sekund przed tragedią. Także takie rzeczy lubię. Co mnie na pewno nie inspiruje? Nie inspiruje mnie muzyka, przepraszam. To nie. Muzyka mi służy do innych celów. No i co? Inspirują mnie na przykład takie muzea, jedziesz do jakiegoś miasta, powiedzmy. Małego miasta. A nie Włocławek, tylko jeszcze mniejszego. Do Łowicza. Do Łowicza jedziesz. I okazuje się, że oni tam mają Muzeum Miasta Łowicza. Chociaż akurat tego nie wiem, nie? Więc po prostu ja lecę jak taka grubsza łania, nie? Tam do tego. Po prostu pędzę od tego pociągu, ponieważ ja za każdym razem, jak jestem w takim miejscu, muszę zobaczyć makietę. Bo oni zawsze mają makiety, takie przykurzone makiety tych swoich Łowiczy, Włocławków i tak dalej, i tak dalej. I to mnie strasznie inspiruje, nie? Chociaż jak na przykład w Poznaniu zrobili taką makietę Poznania podświetloną stroboskopowo, to mało ataku padaczki nie dostałam, musiałam wyjść w połowie. Także nie, ja wolę te takie tradycyjne, jak właśnie tu jest, trzeba zgadywać, że to jest na przykład Stodoła, a to jest Sławojka, nie? To ja takie lubię, to mnie inspiruje. Okej, okay, czyli wiemy o inspiracjach. A jakbyś nam powiedziała, tak, bo będziemy się powolutku zbliżać do końca naszego spotkania, o swoich planach artystycznych na przyszłość. Chyba, że nie chcesz, to nie znaczy, musisz. Wiesz, no, plany to jest jedno, a rzeczywistość to jest drugie. Ja cały czas piszę jakieś książki, które porzucam w połowie, więc... Ale jak je porzucasz, to do nich wracasz później, czy nie? Nie, nie, zostawiam je, także one tam leżą. A ostatnio nawet pobiłam rekord, bo właściwie to zaczęłam pisać książkę, którą porzuciłam po tytule, bo tytuł był Stand-up o miłości i pożądaniu. Ja mówię, nie, Justa, ty tego nie napisałaś. Sobie ja ze mnie robisz, znaczy ja tak do siebie mówię, nie? Stand-up o miłości i pożądaniu. Stand-up o miłości i pożądaniu, tak. Ładnie. I mówię, nie będziemy kontynuować tego projektu, jest otwarty na pulpicie plik oczywiście, ale jest całkowicie pusty, także nie. Potem przerobiłam to na taki wybór stand-upów. Znaczy zaczęłam tam wrzucać jakieś teksty z innych miejsc, żeby mieć cokolwiek na wypadek, gdyby ktoś zapytał, a czy nie mam czegoś do wydania. No, ale to też się nie sprawdziło, więc... Na chillu do tego podchodzę. No, póki mogę, wiesz, napisać felieton i kupić psu puszkę za felieton, to nie jest tak źle. No. Znaczy ja wiem, że trzeba tworzyć. Wiem. Czy trzeba? No, no trzeba. No. Jak się nic innego nie umie, no to trzeba tworzyć, tak. A pies je puszki, tak? Że mu puszki kupujesz? Znaczy puszki dostaje w nagrodę. Normalnie je suchą karmę, bardzo drogą suchą karmę, Taste of the Wild o smaku jagnięciny. Nie może jeść kurczaka, bo jest uczulony na kurczaka i nie może jeść łososia, bo ja po prostu... Ja nie szanuję łososi, nie? Okej. Okay. No, taka jest prawda, yes. Tak? Także pies ma czasem droższe jedzenie niż ja, no ale no, myślę, że z felietonu da się psa utrzymać, tak? Tak. Przykro mi, ty teraz... Ze względu na te łososie, nie? Jakby, ale on okej, okay. Nie ma tu żadnych łososi na sali, także możemy iść dalej. Nie mów hop, nie? No. Nikt się nie przyzna. Tak. Dobrze, bo zawsze zostawiam to pytanie na koniec, ale to jeszcze chciałbym wrócić do tej książki dla dzieci. Bo mieliśmy tutaj bardzo fajne spotkanie w ramach Jarmarku Książki o kampanii społecznej Mała Książka, Wielki Człowiek, która jest realizowana przez Instytut Książki. Było spotkanie o tym, jak ważna jest ta literatura właśnie dla dzieci, jak dzieci, które czytają, dzieci, którym książki są czytane, po prostu rozwijają się troszeczkę inaczej i może im być potem łatwiej i ciekawiej w życiu. Choć oczywiście nie zawsze, bo z tym jest oczywiście różnie. Nie będziemy wchodzić tutaj w kwestie klasowe i tak dalej, bo kończy nam się powoli czas. Natomiast skąd ten pomysł, żeby napisać książkę dla dzieci?
No, córka kazała. Córka kazała napisać książkę dla dzieci. Rosalia Groza to też bohaterka inspirowana córką, twoja córka, tak? Tak, Rosalia Groza, to tak. To, znaczy ona ma na imię Rosalia, oczywiście nie nazywa się Groza, tylko ma nosi nazwisko swojego ojca. Ale to taka postać, córka była malutka jeszcze, nie wiem, miała z 5 lat i chciała, żeby napisać właśnie o kimś, kto będzie miał na imię tak jak ona, czyli Rosalia, no ale to ten ktoś musi mieć nazwisko, no to Rosalia wymyśliła, że Groza, bo to ładnie brzmi Rosalia Groza, też uważam. Notabene na marginesie też chciałabym podkreślić, że moim zdaniem oddaje to bardzo dobrze jej charakter, bardzo dobrze, chociaż, ale nie słucha tego dzisiaj. Wiem, że dzisiaj nie słucha, bo już wczoraj miała przesyt mną, także dzisiaj moja córka mnie nie słucha. No i co? I ja mówię, dobra Rosalia, no to co to będzie? No będą przygody. No to ja mówię, a jakie to będą przygody? A Rosalia mówi tak, słuchaj, mam taką super przygodę. Rosalia Groza wchodzi do tramwaju i mówi dzień dobry. Ja mówię, dobra, jest materiał. No i tak to jest, no mamy taką przygodę. Rosalia Groza wchodzi do tramwaju i mówi dzień dobry. No. Tak, to córka kazała. Prowadzę takiego Peja Cholipka, gdzie piszę różne takie właśnie przygody. Mogę podkraść tą przygodę? To ją podgradnę i opiszę. Justyno, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję, że mogliśmy porozmawiać na naprawdę różne tematy. To była dla mnie ogromna przyjemność. Dziękujemy państwu. Zapraszamy na kolejne spotkania. Dziękujemy.